ochrony zdrowia, pan Daniel Łukasik też trenuje, co z Kubą Rzeźniczakiem? Kuba i Kucharczyk to są, Kuba Rzeźniczak i Kucharczyk to są zawodnicy, którzy mieli te kontuzje niezbyt groźne i rzeczywiście od jutra, nie od dzisiaj, od jutra zaczynają treningi z drużyną. Czyli nie będą brać pod uwagę przy ustalaniu? Nie. A Daniel Łukasik? Będą gotowi na model? Daniel tak. Powinni być, jeśli jutro zaczną z nami normalne treningi, ta przerwa ich nie była znowu aż tak długa, także powinni być do dyspozycji. Tak. Będzie dużo zmian w składzie w porównaniu do środka? No będzie. Czy było mało zachwycającym, że tak powiem, meczu z Molde? Brawo, jeden pozytywny gość, tak mi się podoba. Potraktuje no. Pan mecz pod Beskidziem jako rodzaj sprawdzianu przed rewanżem, gdzie mniej będzie ważny wynik, a bardziej przygotowanie drużyny do meczu pokorowego? Słyszał Pan odpowiedź do poprzedniego pytania? Że? Że będą zmiany. No to nie będzie takiego sprawdzianu, bo jeśli będą zmiany. Najpierw ja do tego pytam o tą rotację, bo tak gdzieś wszyscy szukamy, pewnie Pan też, każdy też przyczyny tej pierwszej słabej połowy z Moldem. Tak może to jest ta rotacja, tak, że grają ciągle dwa składy, że chłopaki co chwila są w innym zestawieniu. Może to jest jakaś przyczyna. Szukajcie dalej. No tak odpowiem, bo zaczyna mnie to po prostu wkurzać, bo nie ma się do czego doczepić, to się doczepiamy się słabej pierwszej połowy. Na razie Legia wygrała 4 spotkania i zremisowała jedno. Koniec. Trochę nas chyba to zarzucił, bo oglądaliśmy tą pierwszą połowę. No i co, nie podobało się, tak? A panu się podobało? Nie wierzę. A ja powiedziałem, że mi się podobało, a zawodnicy powiedzieli, że się im podobało? Boże, tak? To nie męczmy się. My wszyscy chcemy wspólnego sukcesu. A i co, i nie ma na razie? Wydaje mi się, że możemy też patrzeć na to z perspektywy, że trudno się bać. No, nie tylko my dziennikarze się boimy, pewnie wszyscy się boimy, więc szukamy odpowiedzi na to pytanie, co się stało. No przecież nie robimy tego na złość. Ale w piłce żyje się z wyniku. Z wyniku się żyje, a nie tylko z dobrej gry. To jest Pan spokojny o wynik z Podbeskidziem? Nie jestem spokojny, bo nigdy nie jestem spokojny i tak pewny, jak z reguły są wszyscy i mówią, Legia jest nie wiadomo jaka mocna, podbije Europę i wszystko. Nie, ja mam inne zdanie na ten temat. Ale będziecie faworytem. Tak, będziemy. Lubi Pan Podbeskidzie, jest trudnym rywalem? Bardzo trudnym. Pan zdenerwowany dzisiaj. Wkurzyłem się, dziękuję Wam.